Dzień dobry, dobry wieczór. Jest szansa, że jesteśmy na żywo. Tutaj ładne napisy. Moi drodzy, wydaje mi się, że jesteśmy na żywo, więc witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marcin Kądziołka, jestem współzałożycielem i prezesem wydawnictwa Złote Myśli. Ze mną jest Andrzej Mańka, między innymi autor jednej z naszych książek, ale dzisiaj nie będziemy mówić o książce. Andrzeju, ty nadajesz prosto z Londynu, prawda? Tak, nadaję z Londynu, dokładnie z North Finchley, bardzo piękna dzielnica w północnym Londynie. Pięknie. Nadaję z Londynu, to nie bez kozery pytam, bo Londyn to taka kolebka europejskich finansów i o finansach dzisiaj będziemy sobie mówić, tak? Będziemy mówić o nowoczesnych trendach w finansach, o nowoczesnych trendach w biznesie i jaki to ma wpływ na nas wszystkich, jak skorzystać na tych zmianach, które się obecnie wydarzają. Ja wiem, że ty, Andrzej, jesteś mocno zainteresowany finansami, szczególnie finansami osobistymi. Jakbyś może jakiś rys historyczny, skąd to się w ogóle wzięło, skąd takie zainteresowania? Więc finansami w zasadzie zainteresowałem się z przymusu. Nie był to jakiś taki wybór wynikający z jakiejś pasji, przynajmniej na początku, teraz jest zupełnie inaczej, ale kiedyś to było tak, że jakieś 10-15 lat temu, że byłem jednym z takich jakby typowych, klasycznych przykładów ludzi, którzy jakby byli tak zwanym, żyli na tak zwanym wyższym stopniu ubóstwa, to znaczy wydawali dużo, wydawali więcej niż zarabiali, im więcej zarabiali, tym więcej wydawali, no i pewnego dnia przyszedł moment, kiedy jakby trzeba było się zdobyć na refleksję, ze względu na tarapaty, które popadłem i to w zasadzie, czyli jakby geneza zainteresowania finansami jest dość taka, powiedziałbym, trywialna, życiowa, natomiast przyznaję, że przez te lata zamieniło się to w prawdziwą pasję, jakby napisałem właśnie we współpracy z wami, czyli ze Złotymi Myślami książkę, chyba z 10 lat temu. Teraz prowadzę startup w Londynie, niedawno założyliśmy właśnie startup The Financial Manifesto Ltd, który jest poświęcony, którego misją jest właśnie edukacja finansowa i biznesowa i pracujemy też nad aplikacją, która pomoże wkrótce ludziom zarówno na rynku, na rynkach anglojęzycznych, jak i polskim zarządzać finansami. Także przyznaję, że zaczęło się od kłopotów, ale teraz jest to już jakby profesjonalne takie szlify. Mhm. Czyli zaczęło się od kłopotów, ale znalazłeś ścieżkę wyjścia z tych kłopotów, po pierwsze, a po drugie też przekułeś to w taką misję pomagania innych w finansach osobistych, tak? Tak, ja myślę, że to, co jest, tak jak każdy, kto prowadzi jakiś biznes, myślę, że kiedy mamy takie poczucie, że jakby nasze pomysły mogą wprowadzić pozytywną zmianę w życie innych, na pewno wtedy się inaczej pracuje, jest większa motywacja, pomysły są ciekawsze, odbiór też społeczny jest znacznie lepszy, więc generalnie oczywiście jakby idea pomagania innym, czy usprawniania ich życia, czy wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom, ale też przede wszystkim rozwiązywania problemów finansowych, które ludzie mają i to, co jest dla mnie na przykład jednym z takich zaskakujących doświadczeń Wielkiej Brytanii, ponieważ większość naszych pomysłów i projektów jest anglojęzyczna. I to, co jest ciekawe, to kiedy robimy to na przykład dość regularnie meetupy dla Brytyjczyków w Londynie, to w zasadzie ich problemy finansowe nie różnią się zbyt wiele, przynajmniej przy takim pierwszym oglądzie od tego, co się dzieje w kraju, znaczy w Polsce, więc generalnie wygląda na to, że jeśli są spełnione pewne takie warunki typu wolny rynek, jest rozwinięty system bankowy, rozwinięty oczywiście marketing, konsumpcja, to w zasadzie te problemy mamy bardzo wspólne, czyli na ogół po prostu, po pierwsze, nikt nas nie uczy finansów ani biznesu, jesteśmy raczej przyuczani do pracy na etacie, co oczywiście w etacie nie ma nic złego, ale generalnie jakby tendencja jest taka, żeby nas nie uczyć finansów, na nas się zarabia, prawda? Więc nie powinniśmy zbyt dużo wiedzieć. To też nie jest jakby nic, powiedziałbym, nadzwyczajnego, czy nie ma w tym żadnych jakichś spisku, nie daj Boże, czy czegoś, ale generalnie tendencja jest taka, żeby w społeczeństwach właśnie żyjących w takich systemach, żeby to raczej śmietankę zbijali nieliczni, natomiast większość, żeby gdzieś tam sobie no, trudniej, znaczy nie tak łatwo to było razem, prawda? Mhm. No ale mówisz, że właśnie, że już powstaje aplikacja, że szkolicie z tematów finansów. Mówimy też o tym, o nowoczesnych trendach w tych finansach. To czym się różnią finanse dziś i zarządzanie nimi od finansów, nie wiem, 20-30 lat temu? Czy tu faktycznie mamy jakieś takie nowinki, które nam pomagają, które nam przeszkadzają? Jest łatwiej, trudniej? Jaką masz perspektywę na ten temat? To znaczy tak, generalnie jakby problemy związane z finansami są w pewnym sensie uniwersalne, zarówno jeśli chodzi o, tak jak wcześniej wspomniałem, kwestie geograficzne, czyli kraj, w którym żyjemy, przynajmniej w takim generalnym wydaniu, jak i również jeśli chodzi o kwestie historyczne, to znaczy finanse oczywiście wyewoluowały nam bardzo silnie, głównie dzięki połączeniu, zwłaszcza w ostatnich latach, z nowymi technologiami, czyli powstała taka branża fintech i to są jakby zmiany, które w finansach, które idą w zasadzie, znaczy tak, zaczyna się od pewnych udoskonaleń technologicznych, tak jak na przykład w Polsce mamy, jeśli w Anglii mamy dużo jakby takich udoskonaleń, które polegają na tym, że się płaci szybciej, płaci się łatwiej, na przykład Revolut czy inne tego typu wynalazki w Polsce zdaje się też jest dosyć popularny. Więc na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że finanse, jakby mamy blockchain, oczywiście mamy dużo innych jakby takich pomysłów na to, jak też i usprawnić cały system finansowy, bo niektóre pomysły jak na przykład cryptocurrencies czy inne tego typu rzeczy mi się wydaje, że są odpowiedzią na jakby tak, takie rozczarowanie niektórych biznesów, rozczarowanie systemem finansowym. Mamy przecież regularnie co 10 lat czy co ileś kryzys i jakby to są też ta próba demokratyzacji finansów, więc, ale generalnie jakby problemy są bardzo podobne, znaczy tak, udoskonalenie techniczne powoduje, że możemy płacić szybciej, możemy w ogóle wszystkie operacje jakby finansowe robić szybciej, to też rzutuje na to, jak postrzegamy finanse, jak postrzegamy robienie biznesu, czyli teraz jest jak w zasadzie trudno powiedzieć, jakie są wszystkie implikacje związane z aż takim przyspieszeniem, jeśli chodzi o na przykład transakcje finansowe, ale myślę, że one bardzo głęboko też będą wnikały w psychologię, prawda, w sposób, w jaki myślimy o finansach, czym one dla nas są i w zasadzie mi się wydaje, że głównie to na tym jakby polu psychologicznym, czy emocjonalnym, czy postrzegania finansów będą zachodziły różne zmiany. Zresztą finanse są w zasadzie pewnym rodzajem iluzji, prawda, im dłużej się nim zajmujemy, tym bardziej dochodzimy do wniosku, że w zasadzie finanse są jednocześnie jakby bardzo łatwo definiowalne, są namacalne i jednocześnie trudno uchwytne, prawda, trochę jak z fizyką kwantową, gdzie mamy cząsteczki w superpozycji tak zwanej, tak więc i to myślę, że powoduje, że mamy tyle innowacji w finansach, to jest na pewno bardzo dobra rzecz, jakkolwiek problemy w zasadzie w pewnym sensie mamy takie same, to znaczy jeżeli nie wiemy, jak zarabiać pieniądze na jakąś większą skalę, czy jak oszczędzać, jak sobie radzić z długiem, jak sobie radzić jakby z emocjami, które się kryją za finansami, bo jakby finanse w zasadzie przenikają niemal wszystkie sfery naszego życia, także finanse są w zasadzie czasami niemalże zagadnieniem filozoficznym też, nie tylko ekonomicznym i myślę, to powoduje, że mamy tyle rozmaitych wyzwań, prawda, w życiu z finansami. No też zawsze w związku z finansami pojawiają się jakieś emocje, przynajmniej może nie zawsze, ale bardzo często, czy to pozytywne, czy negatywne, ciężko jest oddzielić te w sumie właśnie ekonomiczne aspekty i czyste liczby, czystą matematykę od naszego odniesienia emocjonalnego do finansów. Tak. I też zastanawiam się, bo powiedziałeś, że na przykład w Anglii, tak, bo ciekawi mnie bardzo twoje spojrzenie tak z wyspy, tak, z Wielkiej Brytanii, z perspektywy Londynu, bo mówisz, że tam rzeczy się dzieją szybciej, tak, że są szybsze przelewy, że można szybciej pieniądze sobie przesłać. Czy to nie powoduje też, że szybciej można... Więc tak, znaczy Wielka Brytania jest generalnie takim krajem, który, znaczy w Londynie w zasadzie można powiedzieć, że niektóre rzeczy się odbywają znacznie szybciej niż w Polsce. Jakby system bankowy jest tutaj, nie ma na przykład przelewów, takich, znaczy księgowania na przykład w ciągu dnia, wszystko się odbywa bardzo szybko, ale z drugiej strony to, co jest w tym kraju ciekawe, to to, że dla wielu ludzi prawdziwe pieniądze to są tylko takie, które są namacalne i to nie jest jakby wyłącznie jak kwestia, nie wiem, prowincji brytyjskiej czy jakichś mniejszych miejscowości, tylko mi się na przykład samemu zdarzyła taka sytuacja parę lat temu, kiedy nasze dzieci chodziły tu gdzieś do przedszkola i właścicielka przyjmowała tylko gotówkę, prawda? Trzeba było pójść do bankomatu, wypłacić 300 funtów za dwójkę dzieci i jej dać do ręki, prawda? Ona pewnie potem, jak rozumiem, pewnie wpłacała do banku, ale dla niej jakby wizja, nie wiem, przelewu na przykład jakiegoś elektronicznego, to była rzecz, która jakby no, nie interesowało jej to, jakby nie wnikałem, nie wypadało mi jakby zadawać jakichś pytań zbyt dokładnie, ale mi się wydaje, że to jest jeden z takich właśnie przypadków, znaczy Wielka Brytania, czyli można powiedzieć tak, tutaj jednocześnie jest i szybciej, i nowocześnie, i jednocześnie czasami jest bardziej, powiedziałbym, tradycyjnie, prawda? Zresztą Wielka Brytania jest takim krajem, gdzie przywiązanie do tradycji jest duże, więc może to z tego wynika. Czech jest to na przykład niesłychanie popularny. Ostatnio miałem taką sytuację, że jakaś firma miała mi tam coś oddać, więc pani zaproponowała w księgowości, że mi prześle czek. Ja powiedziałam, ale możemy przecież to załatwić przelewem, no ale pani, nie wiem, mnie się wydawało, że jakby za tym propozycją przekazania mi czeku to była taka elegancka forma, prawda? I że to raczej chodziło o to, że czek ma taką konotację czegoś eleganckiego, takiego fajnego. No, więc powiedziałam, no dobrze, no ale potem tak idziesz z tym czekiem, no nie, do banku tam się jeszcze na ogół parę dni czeka, więc no ale taka jest uroda, prawda? To jest jakby to właśnie psychologia czy emocje za finansami, czy to, jak postrzegamy finanse, więc to jest najlepszy dowód na to, że naprawdę finanse są niesłychanie trudno definiowalne i mi się wydaje, że im lepiej rozumiemy, jak finanse mogą potencjalnie też funkcjonować, czym są, jak można je też zastąpić, jak można żyć bez finansów, im więcej robimy takich kreatywnych ćwiczeń, tym łatwiej jest nam też tworzyć jakieś bardziej wydajne systemy, zresztą cały biznes, mi się wydaje, teraz opiera się właśnie na, takie jest moje zdanie na temat tego, co warto teraz robić, to interesować się peryferiami, prawda, czyli tym, co się dzieje na pograniczu finansów i biznesu, czy finansów na przykład i nowych technologii, czy również tam, gdzie jakby zacierają się też różnice pomiędzy branżami. Zresztą wy jesteście wydawnictwem przecież elektronicznym, więc też jest... Dajecie też książki tradycyjne, mi się wydaje, że też wasz model biznesowy jest dobrym przykładem tego, że właśnie czasami połączenie różnych sfer przynosi ciekawe rezultaty. No i też to, że cały czas właśnie dużo się dzieje na styku i technologii, i biznesu, i finansów. Wydaje mi się, że to, co powiedziałeś, że Wielka Brytania jest takim przykładem z jednej strony dużej nowoczesności, a z drugiej strony emocjonalnego przywiązania do papierowej formy, do gotówki, do czeków i tak dalej. Z jednej strony pokazuje, że to jest trochę inne społeczeństwo niż w Polsce, a z drugiej, że jednak jesteśmy bardzo, ale to bardzo podobni. Czy ty masz taką obserwację, że mówisz, że uczycie ludzi, jak korzystać z finansów osobistych, jak korzystać z pieniądza, żeby on nie był problemem, tylko dawał korzyści, to czy zauważasz różnicę w podejściu, w mentalności między Polakami a osobami, czy Anglikami, czy osobami, na przykład Polakami, które wyemigrowały do Wielkiej Brytanii? Czy to te trzy grupy społeczne czymś się różnią, czy można jednak je pod wspólnym parasolem powiedzieć, że mamy wszyscy podobne wyzwania związane z finansami? O, to jest absolutnie rewelacyjne pytanie i w ogóle wspaniały temat do eksploracji. Mi się wydaje, że jedną z ciekawszych rzeczy, którą zauważyłem, żyję tu, mieszkam już od 7 lat, jedną z najciekawszych rzeczy, którą zauważyłem, to to, że niektóre jakby Zacznę może od kwestii tego, jak jest na przykład z Polakami, czyli z nami, którzy tu przyjeżdżają. Mnie się wydaje, że niektóre nieprecyzyjne jakby rzeczy związane z na przykład z postrzeganiem naszej nowej sytuacji tu w Wielkiej Brytanii w porównaniu z tym, co było w kraju, wynikają z tego, że czasami jakby takie stereotypowe myślenie jest, że wyjechaliśmy z Polski, tak jak czasami spotykamy Polaków, mówią, że wyjechaliśmy z Polski, tam nie mieliśmy pracy, a tu przyjechaliśmy i mamy pracę. Ale jak zaczynamy na przykład zadawać więcej pytań, to się okazuje, że to nie jest kwestia wyjazdu z Polski do Wielkiej Brytanii, porównywania dwóch krajów, tylko to jest kwestia wyjazdu z małej miejscowości czasami w Polsce, gdzie po prostu bezrobocie było na jakimś tam wysokim poziomie, do wielkiej aglomeracji, jaką jest Londyn. I wtedy bardziej właściwe byłoby porównanie aglomeracji versus prowincja i to jest jakby, to zresztą też najlepszy dowód na to, że żyjemy jakby, mimo że Wielka Brytania przynajmniej teoretycznie wychodzi teraz z Unii Europejskiej, to jednak ta Unia Europejska stworzyła jakby dla nas jakby podwaliny do tego, żeby czasami już coraz rzadziej w zasadzie myśleć o takich, w kategoriach narodowościowo takich tradycyjnych i raczej bardziej myśleć właśnie w kategoriach jednego wielkiego państwa, gdzie mamy duże aglomeracje miejskie i mamy mniejsze aglomeracje lub małe miejscowości. I jakby jedna kwestia to jest taka, że raczej większość Polaków, która tu mieszka, przyjechała z małych miejscowości, przyjechała do wielkiej aglomeracji, więc wiadomo, że zawsze tak jest, jak ktoś przyjedzie z prowincji brytyjskiej, to jest dokładnie to samo, ma więcej możliwości. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że mi się wydaje, że nasi rodacy, choć w zasadzie my jakby prowadzimy taki tryb życia, znaczy zintegrowaliśmy się już z różnymi tutaj nacjami, więc jakby też przestaliśmy też czynić jakieś takie rozróżnienia, czy są Polacy, czy nie, po prostu albo fajni ludzie, albo ludzie, którymi można, albo nie, więc, ale oczywiście wiadomo, że serce jest polskie, więc łatwiej jest z rodakami zawsze gdzieś się porozumieć, czy zawsze jest ta specjalna jakby atencja, prawda, do z Polski, więc druga kwestia mi się wydaje, że to, co zauważam wśród ludzi, których tu spotkaliśmy z Polski, to jest to, że lubimy się dobrze zachowywać za granicą i efekt jest taki, że w Polsce nie wiem, jacy niektórzy nasi znajomi byli, ale tu są bardzo porządni, bardzo oszczędni, właśnie sprawdzają ceny, porównywają oferty, więc jakby wydaje mi się, że z tą inteligencją finansową jest całkiem przyzwoicie, szukają rozmaitych szans na rozwój zawodowy, na szkolenia, więc dlatego też powoli myślimy o tym, żeby zacząć robić też polskojęzyczne spotkania i szkolenia, bo to jest ciekawy rynek, prawda? Natomiast generalnie jeśli chodzi o społeczeństwo brytyjskie, tak ogólnie, można zresztą też rzucić okiem na nasz blog thefinancialmanifesto.com, gdzie napisałem taki tekst celowo trochę jakby prowokacyjny o tym po angielsku, jakby cały blok jest, ale pewnie zaczniemy to tłumaczyć też na polski za jakiś czas. Generalnie Brytyjczycy są typowym takim klasycznym społeczeństwem konsumpcyjnym, to znaczy wydają więcej niż zarabiają, pożyczki tutaj są niesłychanie popularnym sposobem na rozwiązywanie problemów finansowych, czyli w zasadzie na zakopywanie się, no ale do jakiegoś stopnia nawet czasami przez lata można żyć na debecie, prawda, brać kolejne karty, zwłaszcza jak credit score jest na dobrym poziomie, czyli z Polska mówiąc zdolność kredytowa. Także mnie się wydaje, że naprawdę w znacznym stopniu jest tak, że żyjemy już autentycznie w takiej jednej wielkiej globalnej wiosce i te różnice oczywiście wiadomo, że są, no mówią po angielsku, jest inne miasto, jeździ się lewą stroną, inaczej, trochę inna kuchnia, to wszystko powoduje, że mamy takie wrażenie, że rzeczywiście jesteśmy też i różni, ale mnie się wydaje, że wcale, znaczy, że te różnice się coraz bardziej zacierają, że Unia Europejska, otwarcie granic spowodowała, że my się wszyscy zaczęliśmy robić do siebie podobni w tym sensie, że się uczyć siebie nawzajem i generalnie jest to oczywiście bardzo fajne społeczeństwo, to fakt, że jest niesłychanie otwarte, że łatwo się tu żyje, że łatwo jest się poczuć tu u siebie, Brexit tego wcale nie zmienia, na pewno w Londynie jakby nie ma z tym żadnych problemów, to jest w ogóle, mi się wydaje, że Brexit to jest kwestia jakiegoś stanu umysłu raczej, a nie przynajmniej póki co, czegoś, co się dzieje realnie, także to jest fajne, ale pod względem finansowym, no to jest tak, jak mi się wydaje, wszędzie właśnie w krajach, które mają wolny rynek i silny marketing, taki silny biznes, po prostu ludzie są, znaczy nie za bardzo wiedzą, co mają robić, bo wszyscy, którzy uczą czegoś tutaj nas, Brytyjczyków czy Polaków, to jest to, jak wydawać pieniądze, a nie jak oszczędzać. I to jest główny problem. Ale no właśnie, Andrzeju, bo jak możemy się obronić, my jako konsumenci, no bo stawiamy się teraz w roli, jest biznes, który wydaje ogromne pieniądze na marketing, wydaje te pieniądze po to, żeby sprzedać, my jesteśmy tymi owieczkami, które są po to, żeby kupować, no ale mamy chyba jakieś narzędzia obrony przed tym, bo gdybyśmy nie mieli, to wszyscy byśmy zbankrutowali, no każdy ma jakieś, tak jak mówiłeś, zdolność do zaciągania kredytów, przynajmniej do pewnego momentu. I gdybyśmy nie umieli się przed tym wszystkim bronić, no to wszyscy jak jeden mąż byśmy zbankrutowali, by trzeba było ogłosić bankructwo całego społeczeństwa. Więc co możemy zrobić, co wy robicie, żeby właśnie przed taką sytuacją wyjść z tej sytuacji obronną ręką? Więc jakby oczywiście, że jest dużo narzędzi, jakby jak żyjemy w wolnym świecie, mamy oczywiście też dużo inicjatyw, które są takie stricte prokonsumenckie. My na przykład teraz właśnie przygotowujemy, za chwilę zaczniemy udostępniać zarówno w języku polskim, jak i angielskim specjalny kurs, który będzie trwał rok, 51 sesji, który się nazywa 100 pytań, 100 twoich najważniejszych, 100 pytań i odpowiedzi o twoje finanse osobiste i biznes, i to jest jakby taki typowy przykład takiej inicjatywy, która ma pomóc ludziom, którzy szukają odpowiedzi na właśnie na pytania, co zrobić z tymi finansami, jak lepiej żyć, jak sobie radzić generalnie z planowaniem przyszłości, czy lepiej na etacie, czy lepiej założyć własny biznes, czy inwestować, czy ubezpieczać się, jakich instrumentów finansowych używać. Jest masa, jak wyjść z długów, albo na przykład jeżeli biorę pożyczkę, czy biorę kredyt, jak sobie z nim racjonalnie radzić, jak zarządzać inwestowaniem, czy na przykład jak budżetować finanse. Jeżeli żyję i założyłem już rodzinę, jest masa bardzo interesujących pytań dotyczących, jak sobie radzić z finansami rodziny, bo to jest kwestia jednocześnie finansów, ale też jakości komunikacji, prawda, w rodzinie. Jak chcę na przykład nauczyć czegoś dzieci o finansach, to pytanie właśnie, jak mam to robić, prawda, jak mam reagować na sytuacje, w których dzieci przychodzą i ciągle zadają pytania o nowy rower, nowy laptop, nowy tablet, bo kolega ma... No. Więc oczywiście to są bardzo ciekawe pytania, uwielbiamy te rzeczy i z żoną zresztą, z dziećmi często gramy w gry typu cashflow, czy w jakieś inne ciekawe, prowadzimy rozmowy, jakby też pokazujemy im, jak prowadzić właśnie taki mini budżet, prawda, na przykład ze względu na to, że to są dzieci w wieku 8-9 lat, na przykład ponieważ już zaczęły jarzyć, co to jest budżet, więc na przykład jak idziemy do sklepu i pojawia się pytanie, tata, kupisz mi to, to ja odpowiadam pytaniem, masz na to kasę? nie jestem aż tak okrutny, wiadomo, ale na ogół to jest takie pytanie i na przykład moja córeczka Ola zaczyna kombinować. Tak, mam, ale zaczyna się już zastanawiać, czy faktycznie na pewno chce to, bo to są jej pieniądze, czy może na przykład przejrzy jeszcze więcej jakby jakichś opcji. I widzę, że jakby edukacja od najmłodszych lat też przynosi rewelacyjne rezultaty. Po prostu my z dziećmi mamy poważne rozmowy o finansach, ale nie mamy żadnych konfliktów. Jakby one złapały generalnie ideę tego, jak wygląda zarządzanie finansami, skąd się biorą, dlaczego trzeba oszczędzać, dlaczego warto odłożyć. Ostatnio na przykład moja córka mnie właśnie znowu dopytywała o 100 funtów, które gdzieś tam w banku naszym odłożyła. Ja mówię, jak jeszcze potrzymasz trochę, to bank być może ci zapłaci odsetki, prawda? I zapłaciliśmy jej dodatkowo 5 funtów, więc ona w tym momencie powiedziała, to ja jeszcze chcę potrzymać pieniądze w banku. Super. Rewelacyjnych rzeczy się dzieje. To tak samo ze znajomymi staramy się podobne jakby inicjatywy prowadzić i tutaj właśnie się ciekawie robi, bo jakby okazuje się, że ponieważ Brytyjczycy też mają mnóstwo podobnych jakby wyzwań i problemów, no to nam się jakby dużo projektów w ten sposób zaczęło rodzić, prawda? I generalnie ten kurs, na którym pracujemy, w zasadzie jest już skończony, więc jest kwestia tam paru tygodni szlifów, jest właśnie odpowiedzią na takie wyzwania. No, chcemy ludziom dać narzędzia do nie tylko zarządzania finansami, ale tak jak wcześniej rozmawialiśmy, ponieważ wychodzimy z założenia, że bardzo ciekawe rzeczy dzieją się na tych peryferiach, o których już wspomniałem, więc też chcemy pokazać ludziom właśnie, kiedy mówimy na przykład, że warto więcej zarabiać, to pokazać im na przykład narzędzia typu sprzedaż, marketing, założenie własnego biznesu, czy inne takie ciekawe rzeczy, które na pewno się rodzą właśnie, kiedy zaczynamy zgłębiać finanse osobiste. No czyli to kurs z wiedzą teoretyczną, ale od razu przekucie w praktykę, tak? Żeby pokazywać realne zastosowania tego, jak ktoś się czegoś nauczy, to żeby mógł to zastosować w praktyce. Dokładnie, że tobie Marcin, ani złotym myślom nie trzeba tego wyjaśniać. Wy jesteście właśnie świetnym przykładem wydawnictwa, które bardzo jakby przywiązuje dużą wagę do tego, żebyśmy wiedzę stosowali w praktyce i jakby celem tego kursu też będzie to, żeby jakby ludzi maksymalnie zmotywować na różne sposoby, żeby każdą nawet najmniejszą jakby cząstkę wiedzy, którą zdobędą, żeby jak najszybciej stosowali w praktyce, dlatego że wiedza bez żadnej aplikacji praktycznej jest w zasadzie bezwartościowa. Znaczy my sami przecież wiemy, że bardzo często jakby kiedy wypowiadamy się na jakieś tematy, to mamy ciekawe pomysły, mamy mnóstwo ciekawych punktów widzenia, natomiast no, czasami w praktyce nasze życie wygląda nie tak fajnie, prawda, jak kiedy rozmawiamy. Oczywiście pytanie jest dlaczego, no odpowiedź jest prosta, ponieważ nie mamy czasami odwagi, może mi się wydaje, że czasami na ogół się to bierze z braku odwagi po prostu we własne siły, z braku odwagi takiej czasami podświadomej, czy też świadomości tego, że kiedy robimy na przykład zajmujemy się modelami teoretycznymi, na przykład tym jak finanse działają, czy jak działa jakiś model biznesowy, to wszystko wygląda super, bo w modelu zawsze, model jest trochę taką jakby stopniatką, no nie? Idealnie wszystko tak pokazuje. Tak, więc model, natomiast zdajemy sobie sprawę, że jak zaczynamy stosować w praktyce jakieś modele, no to zaczyna się metoda prób i błędów, czasami trzeba jakieś modyfikacje wprowadzić i mi się wydaje, że dlatego tylko najbardziej tacy zdeterminowani ale właśnie my chcemy położyć duży nacisk w tym kursie na rozmaite formy jakby motywowania do tego, żeby jak najszybciej ludzie stosowali w praktyce wiedzę, którą przekazujemy. Zresztą nawet chcemy pod koniec zorganizować specjalną taką konferencję online dla wszystkich, którzy zechcą się podzielić swoją wiedzą, wystąpieniami, w formie wystąpień o tym, jak na przykład co udało mi się przez ten rok zrobić, jakie jest sukces w biznesie czy w finansach, jeżeli ktoś wyszedł z długów, jak to zrobił, jak ktoś coś zaoszczędził, tak samo, żeby też pomóc im też i zaistnieć na przykład z ich biznesami, jeżeli ktoś na przykład prowadzi biznes albo właśnie zaczął prowadzić przez rok tego kursu, żeby również umożliwić ludziom jakby zaistnienie gdzieś tam w sferze publicznej, prawda, i pomóc im zbudować tak zwany personal brand, czyli generalnie staramy się wymyślać maksymalnie dużo rozmaitych jakby takich zachęt do tego, żeby też i stosować wiedzę w praktyce. Ale to właśnie chcecie pokazać model, który działa i potem sposoby implementacji tego modelu w praktyce i zachęty, żeby jak najszybciej go wdrożyć, tak to ma funkcjonować, że model plus implementacja? Tak, znaczy model plus implementacja, również chcemy dać ludziom dużo przykładów ćwiczeń, dużo gotowych szablonów, na przykład jeżeli mówimy o budżecie, to chcemy od razu dać ludziom jakieś wygodne szablony do robienia budżetów, jeżeli mówimy na przykład o strategii wychodzenia z długów, chcemy od razu powiedzieć, jaki pierwszy krok ktoś może wykonać natychmiast, prawda, jaki telefon może, gdzie informacje może znaleźć o jakichś problemach związanych z ubezpieczeniem, czy z kredytem, czy na przykład jeżeli pokazujemy, jakie są narzędzia do tego, żeby wybrać najlepszą kartę kredytową, czy najlepszy kredyt hipoteczny, od razu też pokazujemy, jakie są przykłady, prawda, kredytów hipotecznych na rynku teraz, więc chcemy jakby, żeby to było zarówno dobre od strony maksymalnie kompletne, od strony użyteczne, od strony jakby modeli, jak i również, żeby miało jakby również bardzo takie poważne zastosowanie w praktyce, tak żeby ludzie mogli rzeczywiście dokonać zmian w swoim życiu finansowym czy biznesowym. Ale to z tego, co mówisz, to mentalność polska i brytyjska może być podobna, ale skoro się pojawiają już takie elementy bardzo wykonawcze, czyli właśnie jakie możesz konkretne ruchy zrobić albo jakieś porównanie choćby kredytów hipotecznych, no to już musi się odbywać na konkretnym rynku. To kierujecie do Polaków w Polsce, czy do Polaków w Wielkiej Brytanii, czy do Brytyjczyków w Wielkiej Brytanii? Jak to ma wyglądać? Kurs będzie miał wersję angielską i polską. W wersji polskiej będzie się odnosił do realiów polskich, natomiast w wersji angielskiej będzie się odnosił do realiów brytyjskich i wtedy można znaleźć właśnie, jeżeli ktoś zechce skorzystać z obu wersji językowych, może zobaczyć właśnie, jakie są rozmaite różnice, na przykład jeśli chodzi o procentowanie, czy o tym, jak banki działają, czy tak jak mówię, różnic takich bardzo poważnych w zasadzie nie ma, to znaczy one się pojawiają dopiero w momencie, gdy zaczynamy drążyć oba rynki, prawda? Dokładnie, na przykład w Wielkiej Brytanii o dziwo funkcjonują kredyty, które przypominają niemalże starożytną lichwę. Tu na przykład do niedawna istniała firma Wonga, która, jeśli dobrze pamiętam, oferowała pożyczki na 5000% w skali roku. To jest po prostu szokująca sprawa i jest dużo generalnie, znaczy teraz to jakby mam wrażenie, że ten rynek zaczyna się pod względem pożyczek na przykład cywilizować, ale to niedawno jakby te produkty takie toksyczne, powiedziałbym, finansowe funkcjonowały i co więcej, co myślę, że jest dla każdego, kto się interesuje finansami, zawsze takim trochę bolesnym paradoksem jest to, że zresztą nawet mieliśmy takiego, może ktoś, kto zajrzy do nas na stronę, może sobie posłuchać takiego wykładu, który się jeden z moich kolegów, który ma też tu startup w Londynie, poprowadził, MySum, który mówi o premium poverty, czyli idea jest taka, im biedniejszy jesteś, takie jest założenie w finansach, im biedniejszy jesteś, tym więcej będziesz płacił za produkty, bo fakty są takie, że jak masz dobrą sytuację finansową, to masz dostęp do dobrych produktów finansowych, czy na przykład do tanich kart kredytowych. Natomiast jak jesteś biedny, to musisz płacić znacznie więcej niż bogaci, co jest niesamowite, prawda, że na biednych ludziach, głównie jakby do biednych ludzi były skierowane te strasznie wysoko oprocentowane produkty, zresztą teraz też tak jest. Im wyższy masz credit score, czyli zdolność kredytową, tym oczywiście lepsze produkty możesz wziąć. Im gorszą, tym pozostają ci tylko te najbardziej takie. No to z jednej strony wydaje się mocno niesprawiedliwe, tak, że ci, co mają mniej, mają gorszą edukację może i właśnie nie są w tak dobrej sytuacji, to jeszcze ich się dociska gorszymi warunkami rynkowymi. No z drugiej strony, jeżeli ktoś ma łatwość i dobry scoring, łatwość pozyskania kredytu czy skorzystania z jakichś usług finansowych, no to też pokazuje mniejsze ryzyko dla instytucji finansowej. Tak, to fakt, jasne. No tylko, że to rozumiem, że w kursie między innymi chodzi o to, żeby pokazać, jak sobie taki wysoki scoring wypracować różnymi działaniami, żeby później skorzystać z lepszych produktów finansowych. Tak, dokładnie. Świadomość. Jak najbardziej, czyli generalnie oczywiście będzie specjalna sesja dedykowana zdolności kredytowej w wersji polskiej, czy credit score'owi w wersji brytyjskiej, czyli pokażemy, co to jest, dlaczego w ogóle warto, oczywiście dlaczego powstały jakby takie mechanizmy, jak na przykład jak credit score i dlaczego w takiej cywilizowanej formie oczywiście to jest dobra sprawa, bo to też pomaga funkcjonować całemu rynkowi, całemu systemowi finansowemu w taki cywilizowany sposób. Więc oczywiście można pracować nad credit scorem, można go poprawiać, można świadomie jakby kształtować credit score, chociażby dlatego, że chcielibyśmy w przyszłości, nie wiem, kupić mieszkanie pod wynajem, prawda? Więc im lepiej mamy credit score, tym lepszą ofertę bankową otrzymamy, czy kiedy prowadzimy biznes i dopiero zaczęliśmy, tak samo im lepszy mamy credit score, tym można lepsze produkty też biznesowe dostawać, jeżeli firma jest mała na przykład, czy jest to nawet spółka Ltd, ale jest to jeszcze mała organizacja, więc rozmaite oczywiście są ciekawe manewry związane z tym i oczywiście generalnie chodzi o to, mnie się wydaje, najprostszym ujęciu, żeby kiedy jesteśmy uczestnikami takiej gry na takim rynku, czy to w Polsce, czy w Wielkiej Brytanii, no to musimy jakby rozumieć reguły, prawda? Bo jeżeli jesteśmy jakby uczestnikami tej gry, ale jej nie rozumiemy, albo nie znamy wszystkich reguł, albo z jakiegoś powodu czegoś nie zauważyliśmy, to oczywiście w takiej grze będziemy przegrywać, prawda? Więc jedyny sposób jest taki, żeby się tych reguł gry porządnie nauczyć, prawda? Żeby być bardzo świadomymi konsumentami. A mówiłeś też, Andrzeju, nie wiem, czy to ma związek, bo mówiłeś też, że przygotowujecie aplikację, to bardziej w stronę tej też nowoczesności w finansach, no bo kiedyś aplikacje finansowe to były głównie kalkulatory finansowe, gdzie można było sobie policzyć mniej lub bardziej skomplikowane rzeczy, ale do skorzystania z kalkulatora finansowego też trzeba było mieć bardzo konkretną wiedzę, żeby chociażby wiedzieć, którą funkcję zastosować do jakich potrzeb. Czy wasza aplikacja idzie właśnie w stronę kalkulatora finansowego, czy ma być związana z kursem, czy to jest coś dodatkowego? Jakbyś też w zasadzie tak, aplikacja będzie można ją ściągnąć na telefon komórkowy, na laptop, a w przyszłości również na takie urządzenia typu Amazon Echo, czyli będzie bardzo wszechstronna w zastosowaniu, to raz. Będzie miała 4 poziomy. Pierwszy poziom basic, tak zwany, będzie za darmo, będzie rozwiązywał takie typowe nasze problemy, czyli na przykład chcemy wyjść z długów, albo zaoszczędzić jakąś sumę pieniędzy, albo zainwestować, zrobić jakiś pierwszy krok w kierunku inwestycji i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to rozwiąże nam mnóstwo takich codziennych problemów. Potem będą 3 takie poziomy komercyjne, to będą finanse rodziny, small business, czyli mały biznes i inwestor. I tak, sami wiem, jeżeli ktoś z Was ma rodzinę, wie, że jakby od momentu planowania finansów rodziny finanse zaczynają również nam się trochę komplikować, w takim mianowicie trzeba wziąć pod uwagę na przykład edukację dzieci, czy trzeba jakieś inne formy ubezpieczenia dla siebie i dla innych i tak dalej, i tak dalej. Jest mnóstwo poważniejszych rzeczy do wzięcia pod uwagę. Jeżeli prowadzimy nawet mały biznes, też wiemy, że finanse również zaczynają wtedy wyglądać nieco inaczej. Musimy mieć większą praktyczną wiedzę, już nie mówiąc o inwestowaniu, prawda, które jest prawdopodobnie najbardziej takiej wyrafinowanych umiejętności, jakkolwiek to też jest jakby do zrobienia dla każdego z nas. Finanse nie są trudne, to wiadomo, że to jest jakby rzecz czysto techniczna, żeby się nauczyć finansów, więc jakby aplikacja ma z założenia być takim jakby codziennym asystentem naszym, czyli kimś, kto, czy nie kimś, tylko czymś, co... Czymś, co nam pomaga właśnie w takich codziennej nawigowaniu w rozmaitych decyzjach finansowych, ale też ma też być czymś, co angażuje, znaczy jeżeli na przykład używasz aplikacji sportowej takiej jak Endomondo, to efekt jest taki, że możesz na przykład zgromadzić jakąś społeczność wokół siebie, prawda? Możesz na przykład jakiś cel sportowy ustalić, możesz na przykład przyjąć, tak jak ja na przykład co roku staram się albo przebiec, albo przejść 1000 kilometrów i różni ludzie na przykład lubią moje treningi, mogę założyć grupę, gdzie też mnie będą ludzie dopingowali do osiągnięcia celu i to samo chcemy wprowadzić mojego celu sportowego, to samo chcemy wprowadzić do aplikacji finansowej, ponieważ większość aplikacji finansowych obecnie na rynku jest w zasadzie ogranicza się do tego, żeby nam maksymalnie sprawnie umożliwić zarządzanie finansami, włącznie z podpięciem kartą nawet, ale finanse są tak naprawdę trochę nudne, znaczy fajne jest robienie zakupów, takie są fakty, no jesteśmy podekscytowani jak robimy zakupy świąteczne, czy wyjeżdżamy na wakacje, natomiast no, mało ludzi jakby ma na tyle jakby samodyscypliny, żeby gdzieś przeglądać rachunki, prawda? Więc żeby rozwiązać ten poważny problem, moim zdaniem, wszystkich aplikacji finansowych, które teraz są na rynku, chcemy wprowadzić jakby taki maksymalny element zaangażowania i użytkowników, czyli właśnie wprowadzimy możliwość tworzenia takich grup, które na przykład mają wspólne cele finansowe, albo chcą się dopingować w wychodzeniu z długów, albo chcą się dopingować w oszczędzaniu, czy na przykład chcą też wspólnie też jakby wspierać się w tym, żeby nieco na przykład zmodyfikować styl życia, który czasami właśnie jest jakby ze sposobów, w jaki żyjemy, wynikają nasze przecież decyzje finansowe, prawda? Finanse generalnie głęboko wnikają przecież w nasze życie, w nasz styl życia i to dlatego nam się często nie udaje osiągnąć jakichś celów finansowych, ponieważ na ogół jakby mamy problem z tym, żeby dokonać zmian w naszym stylu życia, bo to jest coś, co lubimy, prawda, co jak żyjemy i tu się w zasadzie rodzi główny problem, więc chcemy jakby też z tym sobie dać radę, prawda. Czyli ze zmianą nawyków, zmianą takiej codzienności, jak w jaki sposób funkcjonujemy w społeczeństwie, ale rozumiem, że dokładacie ten element właśnie sieci społecznościowych, czyli coś, co powstało raptem kilka lat temu, po to, żeby pomóc właśnie w przezwyciężaniu takiej typowo ludzkiej cechy, czyli niechęci do zmian. Także widzę, że inni też to robią, to wzajemnie się wspieramy, żeby jakieś cele wspólnie osiągać. Wtedy mi jest łatwiej, bo widzę innych, oni mnie motywują, ja motywuję ich i tak dalej. Tak? O to chodzi. O to chodzi dokładnie, Marcin, czyli generalnie popatrz, jest taka, na przykład weźmy takie oszczędzanie, prawda, jak rozmawiamy z kolegami, czy tłumaczysz komukolwiek, jak zaoszczędzić jakąś sumę pieniędzy, to od strony technicznej jest to prosta rzecz, trzeba założyć jakieś konto oszczędnościowe, na które będziemy odkładać kasę, albo nawet postawić taki wielki słój na środku pokoju, żeby cała rodzina mogła wrzucać tam jakieś monety czy banknoty, żebyśmy widzieli, jak te oszczędności rosną, więc z punktu widzenia technicznego oszczędzanie nie jest trudne, więc zadajmy sobie pytanie, dlaczego więc ludzie nie oszczędzają, prawda? Jak zaczniemy drążyć temat, to się okazuje, że problemem tak naprawdę nie są jakby brak wiedzy o oszczędzaniu, czy jakby brak możliwości oszczędzania. Problemem jest to, że nasz styl życia, cały styl życia w zasadzie w 100% jest oparty na wydawanie, na taki, przesadzam, że na hedonizmie, prawda, bo aż tak oczywiście jeszcze nie żyjemy, ale generalnie chodzi o konsumowanie, chodzi o to, żeby było fajnie. Właśnie w tym tekście, którym analizuję, dlaczego społeczeństwo brytyjskie ma ogromne problemy finansowe, no bo tutaj ludzie czasami żyją naprawdę, no tu są tragedie finansowe na taką skalę naprawdę ogromną i problem w zasadzie jest łatwy do zrozumienia, kiedy zaczniemy zadawać odpowiednie pytania i ponieważ bardzo mnie to oczywiście interesowało, jak zacząłem interesować się stylem życia i rozebrałem na czynniki pierwsze styl życia typowego Brytyjczyka, cokolwiek to znaczy typowy Brytyjczyk, to wtedy znalazłem odpowiedzi na to pytanie, czyli problemy, czy te wirusy takie, jak przez analogię do programu komputerowego, te wirusy takie, które uniemożliwiają nam realizację poważnych celów finansowych czy biznesowych, są ukryte w naszym stylu życia i na przykład zobacz, jak intelektualnie nie ma problemu z tym, żeby ktoś przyznał nam rację, na przykład jeśli mówimy o korzyściach wynikających z oszczędzania, o tym, że warto, intelektualnie myślę, że każdy z nas się z rozmówców zgodzi z tym, że warto oszczędzać, ale jak potem sprawdzimy, czy ci ludzie, których na przykład przeszli przez nas kurs, czy kupili u was książkę w Złotych Myślach, czy rzeczywiście coś zaoszczędzili, na ogół się okazuje, że nie, dlatego że oszczędzanie na przykład wymaga tego, żebym zmodyfikował swój styl życia, czyli przestał chodzić do klubów, przestał jakieś zakupy robić w internecie, subskrypcje muszę obciąć, na przykład koniec z jakimiś modnymi wakacjami, przynajmniej na jakiś czas, ja nie mówię, żeby jakby żyć, prowadzić styl życia ascetyczny, tylko raczej, żeby poeksperymentować z własnym życiem i tu się zaczyna problem właśnie, na ogół zaczyna się problem właśnie wtedy, kiedy trzeba zmienić styl życia a cele finansowe przecież są bardzo związane właśnie z naszym stylem życia. Oczywiście my chcemy też w naszym kursie pokazać ludziom inną strategię, bo oczywiście można oszczędzać, żeby osiągnąć jakiś cel finansowy, a można na przykład zacząć więcej zarabiać, prawda? Więc jeżeli nie mogę oszczędzać, to mogę, albo mam z tym kłopoty, można kogoś nauczyć tego, jak więcej zarabiać, więc jeżeli ktoś miałby duże problemy z oszczędzaniem, chcemy też pokazać, jakie są strategie zarabiania pieniędzy. Super, super. Andrzeju, bo tak zmierzamy już ku końcowi, kursu jeszcze nie ma, mówisz, że jest prawie w przygotowaniu, no ale jeszcze nie można z niego skorzystać. Jakbyś miał powiedzieć, tak patrząc z perspektywy, wracając mentalnie do momentu, gdzie byłeś zmuszony zainteresować się mocniej swoimi finansami. Jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji, że czuje się zmuszony albo czuje, że zaraz będzie zmuszony, żeby coś w życiu od strony finansowej zmienić, to jakie byś dał rady na start? Nad czym warto pracować na początku? Czy to jest jakiś konkret, że zacznie oszczędzać, albo zacznie więcej zarabiać, albo zacznie inaczej myśleć, albo coś robić? Jakie pierwsze kroki ktoś powinien zrobić, jeżeli chce mieć lepsze finanse, cokolwiek by to miało znaczyć? Znaczy myślę, że odpowiedź jest prawdopodobnie taka, mianowicie najpierw należy się zorientować, w jakim miejscu się znajdujemy, prawda? Czyli żebyśmy mogli cokolwiek zrobić z naszym życiem, żebyśmy mogli zainwestować, to musimy najpierw dowiedzieć się, gdzie jesteśmy teraz w naszym życiu. Czyli najpierw trzeba zacząć od jakby opisu naszej obecnej sytuacji. Do tego finanse się na pewno dobrze nadają, no bo można bardzo precyzyjnie zidentyfikować naszą obecną sytuację. Ile mamy na koncie, długi, jakie mamy zobowiązania i tak dalej, więc to jest pierwszy krok, prawda? Zobacz, gdzie jesteś teraz, policz to dokładnie. Druga kwestia, jeżeli jesteśmy w nie najlepszej sytuacji, to na pewno najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to tkwić za długo, prawda? W tych kłopotach, w jakichś niedoskonałościach. Najważniejszą rzeczą, kiedy już wiemy, gdzie jesteśmy, to jest to, żeby stworzyć tę sytuację, w której chcemy się znaleźć, prawda? Czyli wykreować naszą przyszłość, stworzyć jakiś plan, stworzyć jakiś cel. Tutaj nie należy się ograniczać, znaczy wyobraźnia jest nieograniczona i myślę, że warto sobie stawiać naprawdę duże cele, nie jakieś takie pośrednie, oczywiście mogą być małe, prawda, bo na ogół się zmierza do wielkich celów małymi krokami, ale ten cel, do którego zmierzamy, musi być rajcujący, musi być naprawdę super wielki, musi być nawet taki, że nas przeraża trochę, prawda? I wtedy, jak już wiemy, gdzie jest ten nasz cel finansowy, jak on wygląda, no to wtedy trzeba po prostu ustalić, jaki jest plan działania, plan dojścia z punktu A do punktu B. I to jest takie najprostsze w zasadzie, najprostsza strategia życiowa, żeby coś osiągnąć w ogóle, czyli zawsze powinniśmy wiedzieć, jak i gdzie jesteśmy, co się z nami dzieje, w jakiej sytuacji znajdujemy, ale tak naprawdę na czym powinniśmy się skupiać, to jest wyłącznie nasz cel, wyłącznie nasz plan, inaczej nie jesteśmy w stanie niczego zrobić w życiu, jak będziemy tkwić w naszej obecnej sytuacji. Nie ma takiej opcji, żebyśmy gdzieś ruszyli do przodu, prawda? Taka byłaby najprostsza, uniwersalna rada, tak sądzę. Ustalamy, gdzie jesteśmy, a w finansach jest to o tyle proste, że można to liczbowo wyrazić. Ustalamy, gdzie chcemy być, ale musi to być taki ogromny cel, żeby nas naprawdę motywował. Wielki, ogromny. I wtedy chce nam się wstawać, chce nam się iść do przodu, żeby ten cel zrealizować. W międzyczasie patrzeć, co się dzieje na tej drodze, na tej realizacji. Te kroki milowe mogą być trochę mniejsze, żeby widzieć, czy idziemy w dobrą stronę, tak? Dokładnie, oczywiście, tak jak powiedziałem, kroki do tego wielkiego celu prawdopodobnie będą takie małe, prawda, czasami wręcz prozaiczne. Co więcej, może się zdarzyć, że się cofniemy, że będą sytuacje, w których jakby, tak jak już rozmawialiśmy o modelach, w modelu wszystko wygląda zawsze fajnie, wszystko rośnie równo, życie czasami jest inaczej, także mogą się zdarzać jakieś nawet potknięcia, czy nawet czasami musimy znowu wrócić do tej poprzedniej sytuacji, ale jeżeli wiemy, co chcemy zrobić w finansach, biznesie, to myślę, że nie ma takiej opcji, żeby nas coś mogło powstrzymać. No jeżeli naprawdę tego chcemy i oczywiście do tego dorzucimy dobry plan, no jakby plan operacyjny jest tutaj podstawą, jeżeli mamy motywację do tego, żeby plan zrealizować, no to myślę, że każda z nas może osiągnąć, prawda, to, co chcemy. I to jest taki truizm, ja wiem, oczywiście, no ale tak to na ogół jest. Ale tak to wygląda. Ale tak to wygląda. Super. Andrzej, to bardzo Ci dziękuję za rozmowę, bardzo Ci dziękuję za konkretną radę, co zrobić, żeby polepszyć swoje finanse. No i co, z niecierpliwością czekamy na kurs, na to, żebyśmy wszyscy mogli iść w stronę coraz lepszej i ciekawszej przyszłości, żeby to wydawanie rzeczywiście sprawiało przyjemność, a myślę, że wydawanie sprawia przyjemność wtedy, gdy mamy z czego, nie musimy się martwić o to, czy rachunki sypią, czy nie. I tego sobie wszyscy nawzajem życzmy. I co, jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia kolejnym razem. Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję za udział i pozdrawiam. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej. Do usłyszenia.